Harcerze, harcerki, wędrownicy i wędrowniczki Koła Przyjaciół Harcerzy i ich rodziny. Członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z całej Polski odwiedzili Warmię z okazji jubileuszowego zlotu 30-lecia ZHR. Wydarzenie zainaugurował uroczysty apel w Rybakach w gminie Stawiguda. Wziął w nim udział premier Mateusz Morawiecki, który w swoim przemówieniu podkreślał, że to od młodych ludzi zależy przyszłość Polski. Pełnuje jubileuszowy zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na apelu rozpoczynającym zlot. Na waszych barkach spoczywa to pytanie Quo Vadis Polonia. I od odpowiedzi, które udzielicie, będzie zależał XXI wiek, a może i nasze dzieje w przyszłości dalsze. Uroczystość otworzyło wprowadzenie pocztów i odegranie hymnu harcerzy. Następnie odczytano rozkaz. Zwołaliśmy ten zlot, aby poznać nasze dzieje, aby przeżywać w braterstwie swoją niepowtarzalną przygodę młodości, aby szukać przyjaciół, aby hartować się i zaprawiać do pełnienia służby, których ranga będzie rosła wraz z naszym wiekiem. Jubileuszowy zlot honorowym patronatem objął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. To organizacja, która bardzo pozytywnie w mojej ocenie wpływa na formowanie, na kształtowanie, na wychowywanie polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu, ale także z poszanowaniem i z kultywowaniem tych najpiękniejszych, najważniejszych polskich wartości. W zlocie 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wzięło udział ponad 6 tysięcy osób. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv